Światło, miłość, spokój. To jest złocona płaskorzeźba, pozłacana prawdziwym złotem, która ilustruje główne, centralne doświadczenie mojego życia. W 80 roku, w czasie medytacji, po przeżyciu chwilowej śmierci mistycznej, ogarnęła mnie światłość. Po chwili zorientowałem się, że jest to wielka, nadludzka miłość, tak wielka, jak nigdy w życiu nie spotkałem ani w literaturze, ani w historii kultury, ani wśród ludzi. Potem zorientowałem się, od razu też zorientowałem się, że jest to żywe, że to pulsuje, rusza się, że jest żywe. To nie jest światło takie jakby świetliste tylko jest żywym organizmem. I trzecie, co zacząłem rozumieć pojęciowo, to, że jest niesłychanie spokojne, po prostu nieziemsko spokojne. Tak spokojne, że teraz wiem, że przez kilkadziesiąt lat w skali mojego życia, a chyba przez setki lat w historii ludzkości, realizuję ten sam plan. I to doświadczenie zmieniło bieg mojego życia. Znajdujemy się na wystawie Światło, Miłość, Spokój. Sala pierwsza, przez którą musieliśmy przejść, żeby tu dojść do świątyni, w której wystawiona jest ta rzeźba, pokazuje moją sztukę z okresu po konceptualizmie, sztukę analityczną, kontekstualną, tak jak to nazywaliśmy, zimną teorią, praktykę artystyczną. Tu mamy sztukę świątynię, sztukę sakralną. Tu są jeszcze inne prace o charakterze sakralnym, ale skupmy się na tym, bo mamy mało czasu. Miałem opowiedzieć, jak doszło do tej rzeźby. Otóż w latach 70. zrozumiałem, że dla mnie jako nowoczesnego, awangardowego artysty wysyciła się motywacja bycia artystą awangardowym. Że to, co stanowiło napęd, dawało mi moc lub uczyło mnie czegoś w sztuce i poprzez sztukę współczesną, że to się skończyło, że trzeba się odwołać do innej rzeczy. Że już nie można wyizolowywać z rzeczywistości jakiegoś obiektu poznania po to, żeby go poznać, tylko trzeba sercem i miłością ująć całą rzeczywistość i zobaczyć, co poprzez inną epistemologię, nie racjonalno-rozumową, ale symboliczną, ujmującą miłością i sercem obiekt poznania, a jeśli chcemy poznać wszystko, ujmującą Boga, co wtedy wyniknie dla artysty? Wynika zmiana światopoglądu. Z racjonalnego, lewicowych nastawieniach artysty świeckiego staje się człowiekiem wiary, człowiekiem wierzącym. Spotkałem na swojej drodze mistrzów, którzy mnie uczyli. Ochrzciłem się w kościele katolickim, ponieważ jestem ortodoksem ekumenicznym, a więc dla mnie oznacza to katolicyzm. Jestem członkiem Stowarzyszenia Żydowskie Motywy na przykład. I ten mój katolicyzm, jak widać na planszy, na wstępie wystawy, wymaga pewnej interpretacji. Mianowicie uważam, że każdy człowiek, który ma jakąkolwiek wiarę w Boga na ziemi, jest członkiem Kościoła katolickiego. I tylko ortodoksja katolicka odrzuca tych wierzących w Boga ludzi, a każdy prawdziwy katolik musi ich przyjąć jako swoich braci. Tak mówił papież o starszych braciach Żydach, tak ja mówię o swoich starszych braciach Żydach, buddystach, mahometanach, prawosławnych, protestantach, pozostając katolikiem. Otóż 45 lat życia poświęciłem bezinteresownie sztuce. Nigdy sobie nie organizowałem wystaw, nie załatwiałem wyjazdów zagranicznych, nie organizowałem sprzedaży prac. I po 45 latach ciężkiej harowy, wielu cierpień, wielu ukrzyżowań, kiedy już byłem człowiekiem wierzącym, wielu cierpień w okresie poprzednim, kiedy robiłem sztukę analityczną, racjonalną, świat zaczął mi zwracać tą moją bezinteresowność. Wszyscy moi przyjaciele w Polsce sami zaczęli się mną opiekować i organizować tą wystawę. Chciałbym teraz powiedzieć o czymś najważniejszym. Oprócz części właśnie historycznej sztuki analitycznej, oprócz części awangardowo-sakralnej i tej świątyni, w której się teraz znajdujemy, jest na wystawie cztery moje aktualne prace,
to nazwałem moją wypowiedzią na 2010 rok. I najważniejszą z nich jest świadectwo mojej akcji dyplomatycznej, międzynarodowej akcji propagandowej, którą rozpocząłem jeszcze przed wystawą. Mianowicie do rządów 87 krajów, w tym i Polski, wysłałem apel o przeprowadzenie międzynarodowej wspólnej akcji, żeby doprowadzić do 3 dni bez wojny jeszcze w następnym roku albo w następnym. Otóż uważam, że dotychczasowe wysiłki pokojowe były nieskuteczne z tego powodu, że były ograniczenia prawne w ONZ-cie, które umożliwiały blokowanie takich inicjatyw. Gdyby jednak rządy świata, na przykład pod wpływem mojego apelu, albo zaszantażowane koniecznością odpowiedzi na ten apel i jego publikacją, doszły do wniosku, że należy robić tą akcję dyplomatyczno-propagandową w celu przeprowadzenia 3 dni bez wojny, zaczęły robić tą akcję i ta idea stałaby się popularna na świecie dzięki mediom takim jak YouTube, jak telewizja, radio, że wtedy po kilku latach ta sytuacja mogłaby zaistnieć na świecie. Można by zmusić siły, które używają przemocy i siły i gwałtu w celu załatwienia swoich spraw do 3-dniowego wstrzymania się od aktywności. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, byłaby to pierwsza w historii ludzkości sytuacja, gdzie są 3 dni bez wojny. Bez wystrzału, bez odpalenia rakiety, bez zażynania się, bez strzelania i tak dalej. No był to wielki sukces. Po drugie, udowodniono by ludzkości, że w ogóle może być chociaż chwila spokoju. A to daje nadzieję na przyszłość. A po czwarte, to jest szaleństwo, ale utopia być może, jak mówią niektórzy moi przyjaciele, ale jak mówią entuzjaści, taki był Wałęsa, który zrobił Solidarność, taki był papież Jan Paweł II, który pomógł przemianom w Europie i tak zburzono mur berliński i tak powstała przecież Unia Europejska. Bez takich szaleńców i takich szaleńskich pomysłów nie byłoby pozytywnych przemian na świecie. To jedno. A drugie, że mówię teraz do YouTube, słuchać mnie będą ludzie na całym świecie, którzy klikną w moje nazwisko, prawda? Apeluję do wszystkich, poprzyjcie moją akcję 3 dni bez wojny. Wystarczy zwykły SMS do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wystarczy kliknąć msz.pl i napisać, popieram akcję Pawła Kwieka 3 dni bez wojny, podpisać się swoim nazwiskiem. Jeśli ze całego świata przyjdzie 100 tysięcy takich e-maili do ministerstwa, wtedy polskie ministerstwo będzie musiało poważniej traktować ten apel. Dziękuję bardzo.